Dzień dobry, witam Was. Kolejne nagranie Testy TV i tym razem GVDA i stacja lutownicza. Kilka produktów już z firmy GVDA widzieliście, czyli produkt z Chin, ekonomiczny. Od razu tutaj podpowiem, to nie jest jakaś tam przekosmiczna stacja w przekosmicznej cenie i tym bardziej właśnie dlatego chciałem ją Wam pokazać. Ponieważ GVDA wypuściło wiele takich mierników, pokazywałem Wam kilka z nich, a tu jest zestaw taki, który powinien, jak widzę, jest wszystko, co będziemy potrzebować do pracy. Ja jedną oczywiście taką dużą lutownicę mam tam, ale lutownic nigdy za wiele i również w domu chciałem właśnie mieć taką stałą stację, która zawsze jest pod ręką, jest włączona, gotowa do pracy. Dlatego też się zainteresowałem tą stacją, którą teraz Wam pokazuję. Dobra, tu mamy lutownicę. Ok. Ależ tego jest. Dobra, tutaj jest jeszcze coś. Tutaj jest jeszcze do cyny. Wszystko. Dobra, tutaj mamy taką rolkę cyny. Spójrzmy tutaj, co tutaj mamy. Nie ma żadnych parametrów. Nie ma. Przynajmniej nie widzę. Taka cieniutka. Myślę, że gdzieś w granicach pół milimetra. Około. Czyli mamy taką rolkę. To się raczej nigdzie nie będzie montowało, ma być po prostu obok. Tutaj mamy, to pewnie będzie jakoś tak wkładane. Dokładnie. Czyli kiedy ściśniemy, włożymy, to trafi w swoje miejsce. I ostatnia rzecz, czyli lutownica. Tak to wygląda. Już bym skłamał, że jest w zestawie tylko jeden grot. Nie, oczywiście są w zestawie również pozostałe, czyli te grubsze albo takie owalne. Jest też taki jakby przecinak. No i oczywiście wymiana jest banalnie prosta. Kiedy jest zimne, rozkręcamy. I tutaj na grzałce jest właśnie założony grot. Montujemy z powrotem. To jest tradycyjne. Myślę, że tych grotów można oczywiście kupić kilka w zestawie więcej, żeby w razie czego mieć pod ręką. No i tutaj ląduje ta lutownica, tak jak widać, po skończonej pracy, czy też pomiędzy jakimiś czynnościami, raczej się to nie rozpuści. Co jeszcze? Mamy tutaj czyścik z tych takich opiłków, czyli tutaj robimy sobie coś takiego. Przydałaby się jeszcze ta gąbka, taka namaczana wodą, bo to również bardzo dobrze czyści. Nie ma tutaj, to nie ma problemu. Jest jeszcze odsysacz do cyny, standardowo tłoczek, napinamy, przykładamy, odsysamy, sprawdzimy, czy działa, sprawdzimy i działa, sprawdziłem i działa poprawnie, więc jest też ok. No i co? I teraz przejdźmy do samego sterowania. Mamy temperaturę, jest, zaraz sobie włączymy to oczywiście, zobaczymy jaki ma zakres temperaturowy, może tutaj gdzieś to będzie opisane. Ja tutaj już patrzę na parametry, mamy zasilacz o mocy, czy też grzałkę o mocy tutaj 80 W i spójrzmy sobie tutaj na parametry. Zakresy temperaturowe od 80 do, uwaga, 480 stopni.
więc myślę, że całkiem sporo. Nic tak jak naprawdę nie robię, co by wymagało, nie wiem, powyżej 500 stopni, więc bez problemu nada się to do większości prac, które ja tutaj wykonuję. Jest włączone do zasilania, tutaj mamy u góry włącznik i mamy temperaturę 26, 100, 150, 200, no pojedziemy na maksa. Teraz mamy 300 stopni. 350. I wydaje mi się, że już to powinno być rozgrzane. Dobra, lutownica, jak widzieliście, była włączona. Teraz sobie tutaj temperatura spada. Tak, jest włączone. Podkręcimy to na przykład no na maksa, zobaczymy. 480 stopni. I jestem ciekaw. O, dobra, zmieniło temperaturę i teraz już zaczyna rosnąć. 350, 400, więc rośnie to mega szybko. Tutaj praca przy tego typu lotownicach to jest właśnie, o, no już widać jak śmiga. Więc dla tych, którzy nie chcą czekać, to takie lutownice właśnie to jest, myślę, że dobry temat, bo po prostu nie marnujecie czasu. Tutaj te groty można sobie włożyć z boku. Te zapasowe. To też się przydaje. Zdecydowanie jeden grot to... Aha, tutaj są takie... Te sloty są z gumy wykonane, więc to fajnie tutaj wchodzi. Tak. I to wszystko. Cyna. Jak cyna. Również dobrze, fajnie, że jest zrobiona w ten sposób. Co z kalafonią? No widzicie, ja mam takie na przykład pudełeczko, ale oczywiście również stosuję pasty typu Flox. Tyle w temacie. Dziękuję serdecznie. I link tradycyjnie w opisie. Nie pytajcie, gdzie są gdzie można nabyć te produkty. Ode mnie GVDA, kciuk w górę, sprzęt jak na razie działa. Zawsze żartuję, że działa dopóki się nie zepsuje, nie? A później zobaczymy co dalej. Instrukcja, jeszcze powiem wam, że w języku angielskim. Czy coś tutaj potrzeba? Auto standby, więc o, to też jest fajne. W czasie pracy standby po 10 minutach przechodzi do temperatury 200 stopni. Auto sleep function po 20 minutach przechodzi do sleep. Fajnie. I są jeszcze opisane, to również może się przydać, ponieważ tych końcówek, jak zobaczycie, jest od groma tych grotów. I jeśli ktoś potrzebuje jakieś zupełnie inne, no to musi sobie po tych symbolach takie końcówki dokupić. Czasami przydają się faktycznie te takie mega, mega specyficzne. Dzięki i widzimy się już niedługo. Na razie.